w Luwrze. Bazaltowa, połyskująca czernią i wysoka stela kodeksu Hammurabiego zawsze przykuwa uwagę każdego, kto zwiedza salę ze starożytnościami babilońskimi w paryskim Luwrze. Wszyscy ją znamy z podręczników. W kącie stoi też inna stela, datowana na 840 rok przed narodzeniem Chrystusa. Jest mniejsza i niezbyt urokliwa. Wszyscy przechodzą mimo niej. Napis na tej mniejszej steli głosi: Oto ja, Mesza, król Moabu, syn Chemosh-Gada. Walczyłem dla swego królestwa, a wrogów traktowałem z pogardą. Omri był wtedy królem Izraela i szkodził nam przez wiele dni. A syna miał, który też nie chciał być wobec nas uczciwy. Napadłem więc Izraela i zdobyłem ich twierdzę. I pozabierałem im naczynia ze świątyni Jehowy. Wybiłem Żydów co do nogi na chwałę królestwa Moabu. Wypleniłem żydostwo z tej ziemi raz na zawsze. Raz na zawsze? Na pewno? Kto dziś pamięta o Meszy? Gdzie jest dzisiaj królestwo Moabu? Yeah.